Kiedy myślimy o sporcie w Tychach, do głowy przychodzi nam przede wszystkim piłka nożna i hokej. To są zdecydowanie najbardziej popularne dyscypliny u nas w mieście, ale jeżeli chodzi o sukcesy, które osiągają nasi reprezentanci, na głowę bije je kajakarstwo. Przede wszystkim za sprawą Karoliny Nai, czterokrotnej medalistki olimpijskiej. Wszystko zaczęło się na Jeziorze Paprocańskim. To tam trenowali zawodnicy i zawodniczki sekcji kajakarstwa MOSM-u, pod czujnym okiem Sylwii i Marka Stannych. Wielu z nich chodziło do szkoły podstawowej nr 40 na osiedlu Z. Z racji tego, że szkoła jest w bezpośrednim sąsiedztwie jeziora, był to naturalny krok, żeby właśnie tam szukać nowych adeptów kajakarstwa. Tam chodziła też Karolina, która przyszła na jeden z treningów ze znajomymi, tylko popatrzeć. Namowy trenerów i koleżanek przekonały ją jednak, by spróbować swoich sił. Miała wtedy 11 lat. Okazało się, że Karolina jest pracowita i szybko robi postępy. Jak wspomina jej pierwsza trenerka Sylwia Stanny, nie miała dobrych warunków fizycznych, ale miała charakter. Często polemizowała z trenerami na temat różnych rzeczy, natomiast potrafiła poświęcić się treningowi. W końcu przyszedł moment, kiedy Tychy stały się dla Karoliny za ciasne. Wówczas wybór padł na Wałcz i tamtejszą renomowaną Szkołę Mistrzostwa Sportowego. Trenerzy byli zmieszani. Do Marka Stannego mówili: miałeś przysłać nam perłę, a przyjechało chucherko. Ale trener Marek wiedział, na co ją stać. O Karolinie zrobiło się głośno w 2007 roku, kiedy zdobyła złoto i brąz na Młodzieżowych Mistrzostwach Świata w Belgradzie. 3 lata później w Poznaniu zdobyła brąz już na Seniorskich Mistrzostwach Świata. Od tamtej pory w zasadzie co roku przywozi medale z wielkich imprez. Z tej najważniejszej, czyli z Igrzysk Olimpijskich, po raz pierwszy w 2012 roku. Tam z Beatą Mikołajczyk sięgnęła po brąz na 500 metrów. Medale olimpijskie zdobywała później jeszcze 3-krotnie, w Rio w 2016 roku i 2-krotnie w Tokio w 2021. Tam oprócz srebra na swoim koronnym dystansie 500 metrów z Anną Puławską dołożyła brąz w czwórce na tym samym dystansie. Pierwszy w historii polskiego damskiego kajakarstwa. Karolina Naja ma na swoim koncie łącznie 32 medale zdobyte na międzynarodowych imprezach. 4 na Igrzyskach Olimpijskich, 14 na Mistrzostwach Świata i 12 na Mistrzostwach Europy. Do tego są jeszcze 2 brązowe medale na Igrzyskach Europejskich. Sport godzi oczywiście z macierzyństwem, a od niedawna jest również żołnierzem Wojska Polskiego. Mimo tego deklaruje, że chciałaby wystartować na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu w 2024 roku, a my za jej występ oczywiście ściskamy kciuki.